zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Ameryce jest takie powiedzenie, że demokraci rządzą swoim sercem, a republikanie rządzą swoją głową. W Polsce jest podobne powiedzenie, że kto ma miękkie serce, ten ma twardą dupę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No i teraz można dodać do tego, że demokraci jakoś trafili do głów całego narodu, no ale szczególnie do głów demokratów. Obama ostatnio na tej konferencji republikańskiej, demokratycznej, która była 2 tygodnie temu, no to powiedział, że nasze możliwości, żeby pracować razem i rozwiązywać potężne problemy, tak jak pandemia, zależy od uczciwych faktów, od nauki i od logiki, a nie zależy od tego, żeby stwarzać czy fabrykować jakieś gówniane fakty. No i to jest niby prawda, tak? Na konwencji również Bernie Piasecki Sanders i Joe Biden, ten człowiek, który w oczach socjalistów, demokratów będzie prezydentem w Ameryce za 2 miesiące, no to na swojej platformie powiedzieli, że demokraci wierzą w to, żeby po prostu iść za poradami fachowców, za poradami naukowców, fachowców od zdrowia publicznego i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci, co powinni mieć pojęcie na temat pandemii, no to trzeba ich słuchać. No i teraz oni starają się pokazać, że oni to wszystko wiedzą, oni to jest wszystko naukowo zrobione. No a Trump to jest taka gorąca głowa, człowiek, który nikogo się nie słucha, tylko sam nawija. No, jest to nieprawda, jest to złośliwe, jest to dosyć, można powiedzieć, perfidne, ale wychodzi na to, że jednak demokraci, ich fachowcy, no to manipulują danymi, dosyć nieuczciwie zmieniają to, co powinno być. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że środki masowego przekazu, radio, telewizja, prasa, internet po prostu nie krzyczy o tym, nie mówi o tym, nie pisze o tym. Dramatycznym przypadkiem w tym jest Wydział Zdrowia w Kansas. Cały jest tam gubernator, jest demokratą, Laura Kelly, kobieta, i ona właśnie pokazywała, że 3 lipca wykresy pokazywały, że są dramatyczne różnice pomiędzy tymi, co noszą maski, tymi, którzy nie mają masek. No i jest taki wykres, no i są 2 linijki. Jest jedna linijka, która była, pokazywała takie 7-dniowe wzrosty w 15 countries. Countries to są hrabstwa. No, w Ameryce nie było hrabiów, no ale te hrabstwo to zostało jeszcze z tych, nazwa hrabstwo została jeszcze, kiedy Anglicy tu panowali. No to można powiedzieć, że to jest taka gmina, no. No i w Kansas pokazywali, że na 15 gmin było inaczej, ta krzywa była inna niż 15 gmin, gdzie ludzie nosili maski względem 90 gmin, gdzie ludzie masek nie nosili. I powiedzieli, że cały ten wykres to jest taki, że tam, gdzie nosili maski, no to spadło to wszystko, a tam, co nie nosili masek, no to nie spadło. No i powiedzieli, że ci ludzie, którzy mają maski, wygrywają bitwę z koronawirusem. I to główny sekretarz zdrowia w stanowym powiedział. No i powiedział, że te wszystkie spadki, wszystko, ta statystyka to pochodzi od gmin, gdzie posłuchali się gubernatora, żeby nosić maski. No ale reporter się spytał, mówi, a co by było, jak ci, co nie noszą masek, zaczęliby nosić maski, czy to by się to stało to samo? No i ten fachowiec od medycyny powiedział, no przypuszczam, że tak by było. No problemem to jest to, że cała ta rysunek graficzny, no to jedno wielkie kłamstwo, bo skala była inna. Skala tam, gdzie nosili maski, no to zaczynała się
to była od 15 do 25, a tam, gdzie nie nosili masek, no to skala była od 4 do 14, także, że w zasadzie linijki to powinny być, no, po X-ie powinno być to samo i po Y-ku powinno być to samo, jeżeli są dwie skale, no to jest to jedno wielkie oszukaństwo, to może 11-latek nie powinien znać takich podstaw, no ale powiedzmy już 15-latek, no to powinien się orientować, że grafika czy skala taka narysowana w ten sposób, no to jest nieprawidłowa. No, jak poprawiono to prawidłowo, no to, to dane pokazały, że 3 sierpnia w sumie faktycznie to w tych gminach, gdzie nie noszono masek, było 70, znaczy w tych gminach, gdzie mieli maski, ilość tych zachorowań była 77% większa niż tam, gdzie nie noszono. Taki instytut polityczny w Kansas poprosił, no bo w Ameryce jest prawo do wolności informacji, no i poprosił o te informacje, skąd to się wzięło, no i oni to dali. Cały ten Kansas Policy Institute polityki, Instytut Polityki w Kansas przeanalizował to, zobaczył właśnie ten idiotyzm matematyczny, statystyczny, no i przeliczył, no i wtedy pokazuje, że wygląda, że to jest kompletnie co innego. Dane pokazują, że przypadki we wszystkich gminach, we wszystkich hrabstwach wzrosła w tych pierwszych 9 dniach po tym, co gubernator zarządził, żeby nosić maski. No i to nie jest takie dziwne, bo zarządzili to przed 4 lipca. 4 lipca, no to jest Święto Narodowe, 1776 rok, no to jest 4 lipca, no to jest data na niezależność, niepodległość Ameryki. No i to z wielkim hukiem się zawsze odbywało. Fajerwerki, dzień wolny od pracy, niezależnie jaki dzień w tygodniu, no jeżeli wypada na weekend, no to wolny jest albo piątek, albo poniedziałek. No i ludzie się spotykali z rodziną, ze znajomymi i tak dalej. Także to wszystko wpływało. Ale najciekawsze jest to, że te codzienne przypadki wzrosły więcej w tych gminach, gdzie ludzie zaadaptowali te maski. Także przy tej różnej skali, no to one wzrosły z 90 do 250 na milion, czyli powiedzmy 3 razy, porównując do tych tam, gdzie nie nosili masek, wzrosło z 40 do 100. No to też mniej więcej tam 3 razy, niecałe 3 razy. Czyli w obydwu wypadkach 3 razy wzrosły, no ale liczby absolutne są inne. Czyli co to wskazuje? No to wskazuje, że jeżeli jest więcej i zaczyna być 2 razy więcej, no to znaczy, że gęstość tej populacji jest, powiedzmy, inna, tak? No ale proporcjonalnie, procentowo, statystycznie, no to jest 9 do 25 czy 4 do 10, no to jest 4 do 10, to jest dokładnie 2,5 raza. 9 do 25, no to by było 9 do 27, no to by było powiedzmy 3 razy więcej, 300%, czyli faktycznie tam, gdzie masek nie było, no to było nawet mniej niż tam, gdzie nosili. Ten sekretarz zdrowia w tym stanie Kansas, no po prostu ugotował te wszystkie statystyki, tę matematykę oszukał, zrobił taki bigos matematyczny, no i ludzie się nabierają na to, tak? I to jest smutne, że ludzie się nabierają. Ale co jest najgorsze w tym, że ten doktor, ten fachowiec, ten ekspert, on zrobił ten cały, tą grafikę od 12 lipca, także pokazał publicę od 12 lipca, 9 dni po tym, kiedy było ten nakaz tego noszenia, i to tylko wtedy, kiedy te przypadki zaczynały spadać w tych gminach, w których oni propagowali, mówili, że to działa, że te maski powinny być, i tutaj jest ten
pokazujemy, co się dzieje, no, ale jeżeli nie pokazuje się, tak jak w telewizji, w wiadomościach pokazują 15 sekund jakiegoś tam przypadku postrzelenia czy pobicia, ale nie pokazują 15 sekund przed, czy 5 minut przed, ani nie pokazują 5 minut po, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. Tak samo w tym wypadku dane statystyczne wycięli tylko to, co chcieli, przesunęli te skale tak, jak chcieli, no i jak się popatrzy, no to z prawdziwych danych statystycznych, no to różnica pomiędzy ludziach w gminach w maskach i w gminach bez masek, no to jest lepsze tam, gdzie nie trzeba było masek miesiąc po tym, jak oni zarządzili. No gdzie jest wyjaśnienie? No wyjaśnienie jest bardzo proste, że tam te gminy, gdzie nie potrzeba było masek, no to jest wiejskie, tak? To są miejsca wiejskie, ludzie się nie za bardzo spotykają, nie jeżdżą, nie potrzebują tych wszystkich masek, no i szanse na rozlanie się tego są mniejsze. Dużo z tych rezydentów, no to jak normalni ludzie, po prostu zakładali te maski tam, jeżeli już potrzebowali wejść do sklepu czy coś, no to czy było przymusowe, czy nie przymusowe, no ale nie pod karą, powiedzmy, mandatu, no bo to jest najgorsze, policja, socjaliści wychodzą i zawsze chcą tego kija, żeby lać. No ale gęstość jest najważniejsza. No i wtedy, kiedy oskarżyli, czy przypomnieli temu doktorowi, bo powiedzieli temu doktorowi, że on po prostu tam sfabrykował te rzeczy, no to jeden z tych reporterów no to powiedział, no ja rozumiem, że ta moja grafika, że ten rysunek był niezrozumiany, tak, że był niezrozumiany, no i patrząc z perspektywy, no to narysowałbym go to troszeczkę inaczej następnym razem, tak, no ale nie ma dwóch zdań, że dane statystyczne są solidne i prawdziwe i niesfałszowane, no. Jak to można w ten sposób tłumaczyć? No bezczelność ludzka nie zna granic, a bezczelność socjalistów, demokratów nie ma jeszcze większych granic. No i w tych gazetach w Kansas, tam gwiazda Kansas, miasta Kansas i druga gazeta Orzeł Wichita, no to mieli w sierpniu, to takie były napisy, takie tytuły były, że Kansas zaczął wymagać masek, no i to wszystko, te przypadki tych wirusa spadły. No tak, także prasa kłamie, tak? To zawsze, za każdym razem jest prasa kłamie. No a później po paru tygodniach pisali, że dane statystyczne są solidne i prawdziwe, no. Także historia się powtarza, oszukaństwo się powtarza, prasa kłamie, no ale demokraci, socjaliści zawsze kłamią, tak? Kłamią, żeby uzyskać władzę, kłamią, żeby dostać się do koryta, kłamią. Także jeżeli jesteś Polakiem mieszkającym w Ameryce, czy Polką mieszkającą w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie i możesz głosować, no to pamiętaj, przemień swoją przynależność partyjną z demokratów na republikanów, głosuj na konserwatystów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja, tego rodzaju. Nie głosuj na ateizm, nie głosuj na oszukaństwo, tak jak w tym wypadku. Nie głosuj na międzynarodówkę, nie głosuj za aborcjami, za zlikwidowaniem prawa do posiadania broni, za wielką cenzurą. Nie głosuj za lewactwem. Lewactwo po prostu zniszczy Amerykę. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.